Film z kanału Historia Pi. Większość ludzi jest przekonana, że wie wszystko o swojej niedawnej przeszłości. Weźmy na przykład Hiszpankę. Największa epidemia początku XX wieku. Zatem, co mogło wydarzyć się koło Messyny, gdzie spotkały się trzy eskadry różnych państw? Zatonął rosyjski okręt wojenny, a w czasie trzęsienia ziemi zginęło wielu Rosjan i Niemców. Gdy dodamy jeszcze obłędne zachowanie przeżyłych ofiar kataklizmu oraz maniakalną agresywność maruderów, którzy po przebraniu się w uniformy walczyli z armią włoską. A może to nie byli maruderzy, a żołnierze jakiejś innej armii? Bo przecież człowiek stał się niewolnikiem swojego robaka, którego odtąd musiał stale dokarmiać. Już po wsze czasy musi w pocie czoła uprawiać ziemię, zdobywać pokarm i wszystek oddawać robakowi. Tak więc Bóg stworzył człowieka, ale jak wyglądał człowiek do tej pory, jak zaczął służyć swojemu robakowi, nie ma zupełnej pewności. Spójrzcie, co napisano w Księdze Rodzaju 3:11. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś drzewa, z którego ci zakazałem jeść?